Związek Powiatów Polskich zaproponował nowelizację ustawy o dostępie do informacji publicznej. Poza różnymi zmianami, które proponują i są negatywne, na wyróżnienie również negatywne zasługuje pomysł opłat w dostępie do informacji publicznej. Opłaty będą stanowiły barierę w pytaniu dla mieszkańców. Mieszkańcy przestaną pytać. Również to jest ważne, o czym trzeba pamiętać, że z dostępu do informacji publicznej wielokrotnie korzystają sami dziennikarze. I wprowadzenie odpłatności obowiązkowej, która naszym zdaniem będzie wysoka, bo propozycje nie zmierzają do ułatwiania dostępu do informacji publicznej, a jego utrudniania spowoduje, że dziennikarze będą mieli mniejszy dostęp do informacji albo będą rzadziej pytać. Bo im mniej dziennikarzy i obywatele pytają, tym większe jest zagrożenie i korupcji, i takiego uznaniowego działania władzy, że skoro nikt nas nie kontroluje z obywateli, a trzeba pamiętać, że jeżeli chodzi o racjonalność wydatków, nie ich pod względem, czy one są dobre pod względem prawnym, bo to zazwyczaj jest tak, że samorządy i administracja centralna wszystko robi zgodnie z prawem, natomiast racjonalność tych wydatków, no to tylko mieszkańcy mogą i dziennikarze to kontrolować.